czym innym jest żydostwo mojżeszowe przed objawieniem Boga w Jezusie Chrystusie, a czym innym żydostwo po odrzuceniu Jezusa Chrystusa jako obiecanego Mesjasza, na którego Mojżesz i inni czekali. We wtorek mam stawać przed sądem w Poznaniu, oskarżony przez, pytaj przez kogo, jakaś tam liga z tego tytułu, że nawołuje do nienawiści do narodu żydowskiego. To ten naród żydowski co dzisiaj konstytuuje, jeżeli by pytać? Odrzucenie objawienia w Jezusie Chrystusie. To jak czytamy Stary Testament, to tam jest, tu czytam, że w Starym Testamencie pełne zło krwi. Żydzi, zanim się Jezus Chrystus objawił, potrafili się społecznie rządzić tak, że tam się lała krew. Jakby ktoś z was posłuchał filozofa ojca Marię Bocheńskiego, coś wam mówi to nazwisko, taki tomista, dominikanin. To on w zestawieniu z kulturą grecką, jak zestawiał żydowską kulturę, to mówi, że to obrzydzenie bierze, bo tam jest pełno krwi. On nie słów używał, ale ten sens. Odarczy. Jak Żydzi potrafili przed przyjęciem Jezusa Chrystusa rozprawiać się na sposób krwawy, to co w przypadku odrzucenia Jezusa Chrystusa? Jest tylko kwestia zamaskowania perfidii. Nie jesteśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Łącznie z tym, że się będzie członków narodu jednych skazywało na rzeź, podczas gdy inni będą ucztować. Tak się dzieje w wyniku II wojny światowej. Pytajcie, co robią Żydzi amerykańscy, bogaci w Stanach Zjednoczonych, a jaki jest los Żydów w Polsce i w Europie. Jedni do gazu, a tamci na bankietach. I później metodą pieniędzy przypisywanie odpowiedzialności za Holokaust tym, którym pieniądze się dało na Shoah i Holokaust. To jest metoda żydowska. Perfidia, która nie ma równych w sobie, była bardzo okrutną w momencie, kiedy się nie przyjmowało Mesjasza, a co dopiero, inaczej, kiedy się czekało na Mesjasza, a co dopiero, kiedy się go odrzuciło. W każdym razie istotne jest, że w kulturze żydowskiej przed Jezusem Chrystusem i pogańskiej jest jak najbardziej, czyli w naturze człowieka jest Panu Bogu należą się ofiary z tytułu uwielbienia Boga, prośby, dziękczynienia, aby mamy też napisane Pan podsypia, to cóż to mi biednemu robić, ale najbardziej z tytułu przebłagania.